Akt ofiarowania na zakończenie szkaplerznej nowenny oddania. W nocy z 15 na 16 lipca roku 1251 pośród piętrzących się trudności dla zakonu karmelitów święty Szymon Sztok otrzymał takie zapewnienie od Maryi. Najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz Twojego zakonu. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Przyjąć szkaplerz to wzorem Maryi powiedzieć tak wobec Boga, Ojca i Stwórcy. Powiedzieć tak wobec Jezusa, Mistrza i Pana. Powiedzieć tak wobec Ducha Świętego, Uświęciciela i Pocieszyciela. Przyjąć szkaplerz to wziąć Maryję do siebie jako Matkę, zaprzyjaźnić się z nią i oddać się Bogu jak ona. Bez obaw, Maryja nie przysłoni Ci Jezusa, nigdy tego nie zrobiła i nigdy tego nie zrobi. Dla niej był Bóg i tylko Bóg i tego właśnie ona Cię nauczy. Bo szkaplerz jest przyjaźnią z Maryją, aby dla Ciebie był Bóg i tylko Bóg. I dlatego teraz na zakończenie tej nowenny oddamy się Bogu razem z Maryją w akcie ofiarowania, w modlitwie oddania. Matko i Królowo Karmelu, kiedy noszę szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie, wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, aby mnie chronić i prowadzić. Ucz mnie być podobnym do Ciebie, być prostym, otwartym i czystym sercem, jak Ty. Pomóż mi formować moje wnętrze na wzór Twego serca, tak abym moje myśli, uczucia i pragnienia wyzwolił z niewoli zajmowania się sobą i wprowadził je w przestrzeń Bożej wolności. Tak jak Ty chcę czuwać, słuchać, przyjmować, wskaż mi drogę do wewnętrznej ciszy, gdzie będę mógł chwalić i radować Boga tak jak Ty, przez to, że pozwolę Mu we mnie być Bogiem. Święta Matko Boga, pragnę być przeobleczony w Twoje duchowe piękno. Dlatego też proszę Cię o łaskę, aby szkaplerz zawsze przypominał mi o wielkich rzeczach, które Bóg chce mi uczynić, tak jak uczynił Tobie. Pomóż mi oddać siebie Bogu całkowicie w zaufaniu, że On zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze. Oto proszę Cię, łaskawa, dobra, miłościwa Dziewico Maryjo. Tobie się zawierzam. Amen.